Hej, witajcie. Niedawno IMF opublikował raport dotyczący takich podstawowych wskaźników gospodarczych, ekonomicznych dla różnych państw, w tym również oczywiście dla Polski. I chociaż ten raport powstaje tak dwa razy do roku, więc spodziewałem się w sumie, że już ten raport dużych niespodzianek nie będzie zawierał. Jednak jak zawsze są tutaj pewne niespodzianki. Dane dla Polski są z jednej strony lepsze niż się spodziewałem, a z drugiej strony gorsze. Okej, to zapraszam na film. Zacznijmy może od wzrostu gospodarczego. Obecnie większość analityków szacuje, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce powinien wynieść około 4%, nieco powyżej 4%, a w roku przyszłym około 1,5%. Jednak IMF jest do tych danych dużo bardziej sceptycznie nastawiony, jest dużym pesymistą, jeżeli chodzi o Polskę. Bo według IMF-u w tym roku PKB Polski ma wzrosnąć o około 3,8%, a w przyszłym roku o zaledwie 0,5%. Więc na przyszły rok IMF zakłada znacznie niższy wzrost gospodarczy w Polsce niż na obecnie większość innych źródeł. Jak to jest dla innych państw? Jeżeli chodzi o Niemcy, największą gospodarkę w Unii Europejskiej, w Europie, tutaj wzrost w tym roku ma wynieść 1,5%. W przyszłym roku szacuje się, że Niemcy nie unikną recesji. Spadek PKB ma wynieść 0,3%. Więc rzeczywiście, jeżeli Niemcy stoją u progu recesji, to rzeczywiście dla Europy, dla Polski jest to zła wiadomość. Nasi sąsiedzi, Czechy, w tym roku mają mieć wzrost na poziomie 1,9%, więc sporo mniej niż Polska, ale w przyszłym roku spowolnienie gospodarcze ma spowodować, że wzrost PKB w tym państwie wyniesie 1,5%, więc według IMF-u jednak znacznie więcej niż w Polsce. Węgry. No, Węgry wypadają tutaj naprawdę nieźle. W tym roku wzrost ma wynieść 5,7%, a w przyszłym roku 1,8%, więc też, patrząc na inne państwa, jest to niezły wzrost. Kolejna Rumunia, jeden z najbiedniejszych członków Unii Europejskiej, dosyć szybko się rozwija, co rzeczywiście widać. W tym roku wzrost PKB ma wynieść 4,8%, a w przyszłym roku też ma być wzrost przynajmniej na poziomie 3%, co już w ogóle wypada naprawdę dobrze. Przykładowo Turcja ma w tym roku mieć wzrost na poziomie 5%, a w roku kolejnym wzrost ma wynieść 3%, więc też tutaj dobrze wypada Turcja. Chociaż biorąc pod uwagę wysoką inflację, ten wzrost nie jest też aż tak rewelacyjny. O inflacji będzie później. Co nas też może mocno zaskakiwać, to Rosja. W tym roku IMF szacuje, że spadek w tym państwie wyniesie 3,4%, więc jest to spadek znacznie mniejszy niż szacowano na początku tego roku. Więc coś tutaj nie gra. Rosja jak na razie wypada nie tak źle, jakby się można było wcześniej spodziewać. Jednak w przyszłym roku też będzie spadek gospodarczy w tym państwie. Ma wynieść 2,3%. Jeżeli chodzi o Ukrainę, tutaj oczywiście spadek PKB szacowany jest w bardzo dużym stopniu. Nic dziwnego, zniszczenia są w tym państwie naprawdę ogromne. Według tych szacunków spadek PKB ma wynieść w Ukrainie 35%. Dużo, ale chyba wszyscy się tego spodziewamy. I też z powodu tej sytuacji IMF nie odważył się, nie prognozuje danych dla Ukrainy na kolejne lata, bo jest tutaj oczywiście zbyt dużo niewiadomych. Tak więc w przyszłym roku świat stoi na krawędzi recesji, a z pewnością Europa. Przejdźmy teraz do wielkości gospodarczych, do wielkości PKB. Tutaj oczywiście oprócz wzrostu gospodarczego, ważnym czynnikiem kształtującym te wielkości jest inflacja oraz oczywiście kurs walut. Te dwa wskaźniki ostatnio mocno mieszają, przez co właśnie na liście robi się ciekawie. Nie dla Polski. Pozycja Polski nie zmienia się. Polska wciąż ma być w tym roku na pozycji 23. Jak tutaj się szacuje, PKB Polski ma wynieść w tym roku 716 miliardów dolarów. Więc szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że obecnie złoty jest w najgorszej kondycji w swojej historii. Dolar po 5 zł to jest jakiś absurd, więc mimo wszystko ten wynik PKB wygląda nieźle dla Polski. Nasz PKB nawet wyrażony w dolarach ma się zwiększyć, to naszej pozycji nie zmieni, ale nieco zbliżymy się do Szwajcarii. Turcja wciąż jednak będzie przed nami, w tym państwie też PKB ma się zwiększyć, ma wynieść około 853 miliardy dolarów. Jednak dla wielu państw europejskich, tak jak się spodziewałem, spodziewany jest spadek. Z czego to wynika? No właśnie z tego, że nie tylko złoty ostatnio jest rekordowo słaby, ale również waluta euro. W związku z tym
PKB Niemiec ma się zmniejszyć już w tym roku, ma wynieść około 4 biliony 30 miliardów dolarów. Co nie zmieni jednak pozycji Niemiec, wciąż będą czwartą potęgą na świecie. Zmieni się za to pozycja Włoch. Tutaj, jak szacuje IMF, Włochy mają spaść aż o 2 miejsca na pozycję 10. PKB Włoch ma spaść poniżej 2 bilionów dolarów, więc jest to słaba wiadomość dla tego państwa. No cóż, Hiszpania również, jako że jest członkiem strefy euro, też jej PKB się zmniejszy, ma wynieść niecały 1 400 000 000 000 dolarów, co również oznacza, że Hiszpania w rankingu największych gospodarek spadnie. Jeżeli chodzi o Czechy, tutaj jest spodziewany niewielki wzrost. PKB Czech ma wynieść niecałe 296 miliardów dolarów, co spowoduje, że w PKB na mieszkańca Czechy mocno zbliżą się do wyniku Hiszpanii. Największym zaskoczeniem może być dla nas Rosja. PKB Rosji ma wzrosnąć do poziomu ponad 2 bilionów 100 miliardów dolarów, co po pierwsze oznacza, że Rosja awansuje i ponownie wchodzi do pierwszej dziesiątki, zajmuje pozycję 9 na świecie. Również to oznacza, że Rosja zbliża się do poziomu swoich rekordowych z lat 2012-13. Ponownie wyprzedza Włochy. No i cóż, z czego to wynika? No właśnie, kiedy chociażby euro, czy złoty, czy wiele innych walut na świecie są w tym roku bardzo słabe, tak, nie dotyka to rubla. O ile na początku wojny rubel rzeczywiście mocno stracił, tak później dzięki drastycznym metodom Federacji Rosyjskiej rubel jest rekordowo mocny. Rubel jest obecnie trzymany mocno w ryzach, dzięki czemu Rosja w tym rankingu wypada tak imponująco dobrze, mimo tego, że ma mieć spadek PKB. No ale takie absurdy są niestety normalne, jeżeli chodzi o wielkości PKB. PKB całej Unii Europejskiej ma w tym roku się zmniejszyć z około 17,2 biliona dolarów do około 16,6. Co oznacza, że Unia traktowana jako całość wypada coraz bladziej, porównując ją do Stanów Zjednoczonych czy do Chin. Miejmy nadzieję, że tylko chwilowo. Coś, co ostatnio niezmiennie mocno zaskakuje, to Iran. PKB tego państwa ma zbliżyć się do poziomu 2 bilionów dolarów, co oznacza, że kraj, który kilka lat temu był mniejszy gospodarczo niż Polska, obecnie jest prawie na poziomie Włoch i zajmuje pozycję 11 na świecie. Iranowi, tak jak innym państwom, których gospodarka opiera się na ropie naftowej, sprzyja właśnie obecna sytuacja, w której ropa czy gaz są drogie, bo w rankingu ostatnio awansuje nie tylko Rosja czy Iran, ale właśnie też inne państwa typu Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Norwegia, nawet Wenezuela. Okej, to PKB dla kilku państw mamy omówione tak pokrótce. Spójrzmy jeszcze, jak IMF szacuje inflację w tych kilku państwach. Tutaj też prognozy dla Polski widać, że są trochę pesymistyczne chyba. W tym roku średnioroczna inflacja w Polsce ma wynieść około 13,8%, a w roku kolejnym ma być jeszcze wyższa, ma wynieść 14,3%. Tak więc, jak zakłada IMF, no inflacja nas nie opuści w kolejnym roku, będzie wciąż bardzo wysoka. W Niemczech ma to być w tym roku 8,5%, a w roku kolejnym 7,2%. W Czechach obecnie inflacja jest wyższa niż w Polsce, ma wynieść 16,3%, ale ma dosyć mocno spaść. W roku kolejnym ma wynieść 8,6%. Na Węgrzech inflacja obecnie jest prawie tak jak w Polsce, 13,9%. W przyszłym roku ma wynieść 13,3%. Rumunia. Obecnie tam inflacja ma wynieść 13,3%. W roku kolejnym 11%. Co ciekawe, Rosja ma mieć w tym roku inflację na poziomie Polski, ale w przyszłym roku ma mieć inflację na poziomie zaledwie 5%. No cóż, kolejne dobre wiadomości dla Rosji. Co tu się dzieje? Litwa ma obecnie inflację na jednym z najwyższych poziomów w Europie, około 17,6%. W przyszłym roku jednak ma mocno spaść do 8,4%, więc też ma być sporo niższe niż w Polsce. Jak mówiłem, Turcja ma rzeczywiście bardzo wysoką inflację, w tym roku przekracza 70%. W roku kolejnym ma być sporo niższa, ale wciąż bardzo wysoka, ma to być ponad 50%. Więc co? No chyba widzicie, że rzeczywiście dla Polski tutaj IMF jest trochę ostrożny i nawet pesymistycznie patrzy na gospodarkę Polski.
więc miejmy nadzieję, że dane dla Polski będą jednak trochę lepsze, ale oczywiście zobaczymy. No i Rosja. Mimo nakładania na ten kraj milionów sankcji, jak widzimy, nie wypada aż tak źle, aż tak fatalnie. Oczywiście to tylko statystyki, suche dane, nie pokazują nam dokładnie realiów życia obecnie w tym państwie. I też oczywiście pamiętajmy, że obecnie Rosja wciąż właśnie dobrze zyskuje na wysokich cenach surowców. To z tego, że Europa się od tych surowców odwróciła, skoro są Chiny czy Indie, które chętnie kupują surowce z Rosji. Ale czy w dłuższej perspektywie Rosji rzeczywiście uda się na tym skorzystać, to już inna kwestia, to już inne pytanie. Napiszcie koniecznie, co wy o tym sądzicie. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niedługo.